Słyszeliśmy propozycję sędziego, żeby jakąś ugodę zawrzeć. Czy co pan myśli o tym? No ja myślę oczywiście, że ugoda jest możliwa, nie? I bardzo bym chciał ugody. To znaczy, należałoby oczywiście wtedy przywrócić, czy moje żądanie by było takie, jeśli chodzi o ugodę, przywrócić telewizję polską społeczeństwu obywatelskiemu, zmienić zarząd telewizji polskiej, w ogóle zmienić trójpodział władzy, przywrócić trójpodział władzy. Takie, jeżeli takie postulaty spełnią, to ja jestem za ugodą. Czyli warunki dosyć mocne. No bardzo proste, tak? To znaczy jeden z elementów demokracji. Ona i tak tu wróci i tak, więc czy ja to zażądam teraz, czy to się stanie za pół roku, czy za dwa lata, to na pewno to się stanie. To, że strona pozywająca nie chce świadków, jak by pan to ocenił, nie chce być żadnych świadków ze swojej strony? No myślę, że nie ma chętnych po prostu na świadka. No bo to jednak, wie pan, no właściwie musieliby kłamać, tak? Że nie kłamią. No to jest trudne zadanie, raz kłamać, wie pan, w telewizji, a potem jeszcze raz kłamać przed sądem, tak? Kłamie, że nie kłamie. Czyli takie podwójne kłamstwo. Ja myślę, że dlatego nie mają świadków. Może coś pan powie, jak odbiera pan to sprawę, jak się zachowuje telewizja polska, czy oni mają szansę, jaką linię według pana obrali? Wydaje mi się, że to jest linia taka jak obecna partia rządząca właśnie ma w zwyczaju, czyli odwracanie kota ogonem, odwracanie znaczenia słów. To, co jest reformą, w rzeczywistości jest deformą, tak? To, co jest wielkim kłamstwem, dla nich jest prawdą, prawda? Także tak samo zachowuje się tutaj Telewizja Polska. Po prostu bronią się poprzez atak, poprzez taką agresję propagandową i kompletnie nie liczy się, gdzie jest prawda. Liczy się natomiast, jak to odbiorą ludzie, ich wyborcy, które, jak pan Kuchciński był łaskaw stwierdzić, przekaz do nich musi być trochę łagodniejszy, trochę reprezentują inną inteligencję.